Survival to sztuka przetrwania w sytuacji ekstremalnej. Umiejętność radzenia sobie w obliczu nagłego niebezpieczeństwa, które może pojawić się wszędzie. Ten film może ci się przydać bardziej niż umiejętność rozpalania ognia. Co robić, jeśli w szkole dojdzie do pożaru? Słuchać nauczyciela, instrukcji, podpowiedzi, poleceń. W każdej szkole istnieje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego na wypadek pożaru. W tej instrukcji jest napisane, że jeśli dojdzie do pożaru, cała szkoła jest ewakuowana, najczęściej na boisko. Nauczyciel was wyprowadzi z sal, idziecie na miejsce zbiórki. Bardzo ważne jest, że nie wolno cofać się do sali po plecach torbę. Bardzo ważne jest, że jeśli będziecie już na tym boisku, byście tam pozostali. Ja wiem, że są miejsca, gdzie jest ciekawiej. Widać pożar, widać strażaków. Ale jeśli was na tym miejscu zbiórki nie będzie, będziemy pewni, że jesteście w pożarze i będziemy was szukać. Będziemy tracić niepotrzebnie czas. Pożar będzie rozwijać się w szkole, a my będziemy was szukać. Podczas gdy wy może będziecie stać i przyglądać się, jak gasimy. To jest niedopuszczalne. Mieliście ogromne problemy, żeby znaleźć w zadymionej sali te trzy osoby, które siedziały gdzieś za ławkami. Fakt, że nic nie widziałam i wiedziałam, że muszę kogoś znaleźć w określonym czasie, jak najszybciej, sprawiało pewną adrenalinę. Gdy wszedłem do sali, to zgasło światło i pierwsze takie wrażenie to taka bezradność. Tam, gdzie my wchodziliśmy, było wszystko pod kontrolą, to nawet nie był dym. Strażacy będą działać w zupełnie innych warunkach. Będzie niebezpiecznie. Będzie gorąco. Wasze życie będzie zagrożone, co wprowadzi dla wszystkich dodatkowy stres. Mogą być tam butle z gazem. Może być instalacja pod napięciem. Sytuacja jest dla nas groźna. Jeśli będziemy szukać was, będziemy przeszukiwać kolejne pomieszczenia, dodatkowo dojdzie stres. Będziemy chcieli was jak najszybciej znaleźć, uratować. Nie będziemy chcieli popełnić błędu. Może się przecież zdarzyć, że przeszukam pokój, w którym będziecie, schowacie się w szafie za łóżko. Ja uznam, że w tym pomieszczeniu was nie ma i pójdę dalej. Wrócę do tego pomieszczenia za 5-10 minut. To może już być dla was za późno. Musicie pamiętać, by pomóc strażakowi znaleźć się. Nie możecie chować się do szafy, za biurko, pod ławkę. W gęstym dymie możemy nie widzieć własnej dłoni. Nic nie widać. Nie widziałam ławki, która była perfidnie przede mną. Jeżeli już się jeden krok do tyłu cofnęłam, nie widziałam już danej osoby, którą przed chwilą dotknęłam. Nie widziałam nawet światła koleżanki. Jeśli wchodzimy do budynku objętego pożarem, idziemy z latarkami. Idziemy w wrotach, by było bezpiecznie. W wrotach, czyli w grupach co najmniej dwuosobowych. Nigdy, ba, to jest zakazane, w miejscu niebezpiecznym nie może znaleźć się jeden strażak. W miejscu niebezpiecznym, w strefie zagrożenia, musi być co najmniej dwóch strażaków. W takim pożarze najgoręcej, najbardziej niebezpiecznie jest wyżej.
im niżej podłoża, podłogi jest najchłodniej, najlepsza widzialność. Zatem strażacy nie będą chodzić tak jak wy wczoraj. Strażacy będą wtedy iść przy glebie, gdzie będą widzieli troszeczkę więcej, gdzie będzie chłodniej, będzie mniej dymu. Ponad 80% osób, które zginęły w pożarach, zostały zabite przez dym. Pamiętacie z lekcji historii, z książek, filmów o środku nazwanym Cyklon B. Był używany w czasie II wojny światowej w obozach zagłady. Cyklon B jest to granulowana ziemia okrzemkowa nasycona cyjanowodorem. I ten cyjanowodór jest produktem spalania pianki poliuretanowej. W dymie pożarowym mamy tlenek węgla, śmiertelnie niebezpieczny. Cyjanowodór, o którym mówiłem, śmiertelnie niebezpieczny. Tlenki azotu, tlenki siarki, chlorowodór, amoniak może się pojawić, akroleina, wielopierśniowe węglowodory aromatyczne i wiele, wiele więcej. Jesteście w sali, nie ma nauczyciela, dzwonek, otwieracie drzwi, chcecie wyjść na zewnątrz. Widzicie gęsty dym. Ten dym jest zagrożeniem. Nie możecie przez gęsty dym uciekać, ewakuować się ze szkoły. Po kilku krokach, po kilku, kilkunastu oddechach, w najgorszym przypadku padniecie i nie pójdziecie dalej. Nic nie widać, gorąco i śmiertelny, niebezpieczny gaz w płucach. No ja myślałem wcześniej, że po prostu trzeba schować głowę pod koszulką i jakoś przebiec. Dlatego w przypadku, jeśli otworzycie drzwi i jest za drzwiami gęsty dym, musicie natychmiast się wycofać do klasy, zamknąć za sobą drzwi, uszczelnić szczeliny, czym? Tkanina, ubranie, szal, sztor z okna, firanka, najlepiej jeśli są mokre. Mokre? Kran ze zlewem w klasie. Może butelka z wodą, z napojem. Uszczelnić szczelinę, dokładnie. Otworzyć okna po to, by wpuścić świeże powietrze i zadzwonić na 998 lub 112. Dobre zgłoszenie jest niezwykle ważne. Podczas pierwszych minut staramy się ustalić z osobą zgłaszającą, co tak naprawdę się tam wydarzyło oraz sposób, w jaki nasze zastępy mogą tam jak najszybciej dojechać. I jeśli strażacy przyjadą na miejsce, nasze wozy bojowe dojadą do szkoły, znalezienie was, uratowanie was będzie dla nas ważniejsze niż szybkie ugaszenie pożaru. Istotną informacją jest dla nas wysokość obiektu, ilość kondygnacji, czy zagrożone są budynki sąsiednie oraz najważniejsza informacja, czy w środku są osoby uwięzione, jeżeli są, to gdzie się znajdują, w jakim są wieku, czy są w stanie same wyjść. Tylko my musimy wiedzieć, że tam jesteście. Musicie dać nam czas, jeśli nie ma nauczyciela, bo jeśli jest, on będzie wiedział, co zrobić. Widzieliście. Na samym początku do ugaszenia pożaru wystarczy szklanka wody. Ale my nie możemy oczekiwać, że wy będziecie gasić. Inaczej, waszym zadaniem nie jest gaszenie pożaru. Waszym zadaniem jest dbanie o siebie, ratowanie siebie. Jeśli w sali dojdzie do pożaru i nie ma nauczyciela, musicie natychmiast opuścić tę salę. Jest niezwykle ważne, by sprawdzić, czy nikogo nie zamknęliśmy w tej sali, bo może skazaliśmy go w ten sposób na śmierć. Wyjść, zamknąć za sobą drzwi. Po co? Po to, by pożar zostawić w sali. Dym nie będzie stwarzać zagrożenia dla innych uczniów. Pożar będzie rozwijać się nieco wolniej, jeśli nie zapewnimy mu dopływu tlenu. Idziecie do łazienki na przerwie i czujecie, że zaczynają was piec oczy. Być może będziecie mieli problem z oddychaniem. Co wtedy robić? Natychmiast wyjść na świeże powietrze. Natychmiast. Nie trzeć oczu. Poinformować wszystkich o tym, że w łazience na końcu korytarza jest niebezpiecznie. Tam już nikt nie powinien iść. Gdy strażacy przyjadą, ewakuują was, całą szkołę, przewietrzą pomieszczenie, przeprowadzą pomiary. Będziemy szukać, co to za substancja. Może to jest gaz dawiący, a może coś innego. Powtórzę jeszcze raz. Uczniowie nie są od gaszenia pożaru. Nauczyciele tak, uczniowie nie. Jeśli jest mały pożar, nauczyciel może ugasić. Duży, z tym sobie poradzą już tylko strażacy.